Złoty Strzał, tak się podobno nazywa to, co zaprezentował Mariusz Pudzianowski podczas KSW 31 w walce z Wallace'em Gracie'em. Złoty Strzał? Dwojako można to rozumieć, bo tak piękne uderzenie i Robert Złotkowski, trenerem, który przygotowywał Mariusza Pudzianowskiego do tego właśnie wydarzenia i do tej właśnie akcji. Chyba wszystko się zgadza, nic nie pokręciłem. Tak, wszystko się zgadza. Robert Złoty Złotkowski, no, mam ksywkę Złoty, wszyscy mnie nazywają Złoty potocznie. Jestem znany tak już od dawien dawna, dlatego tak nazwali to uderzenie, Złoty Strzał. To ja od razu przejdę do konkretów. Złoty Strzał. Mówił Mariusz Pudzianowski po tej walce, że chyba 4 takie akcje były bardzo mocno trenowane. Jakieś 4 ewentualne sposoby podejścia do rywala. Zagrał ten pierwszy, główny? Czy to jakaś była ewentualnie jedna z tych kombinacji, która gdzieś tam miała zaistnieć przy okazji pojedynku? Tak zakładaliście rozpoczęcie go właśnie? Tak zakładaliśmy, tak ustaliliśmy taktykę razem z Piotrem Jeleniewskim. Tak, były szkolone 4 kombinacje, najprostsze kombinacje. Wiadomo, że Mariusza nie będziemy uczyć pięściarstwa, on nie będzie nigdy pięściarzem, on ma wykorzystywać swoją siłę, swoją masę i ma zagonić, przewrócić i dokończyć walkę po swojemu. Udało się, wykonaliśmy plan w 100%, zaskoczyło to, co miało zaskoczyć, jedna z tych kombinacji i zakończony sukces. No właśnie, nerwy duże były przed tym pojedynkiem, jak tam wychodziliście, to, bo tak poza wszystkim jeszcze innym, to sam Mariusz Pudzianowski też przyznawał, że kubełek był potrzebny podczas tej rozgrzewki i podczas jego przygotowań do wyjścia do tej klatki. Nie odpuściliście mu do ostatniej chwili? Do ostatniej chwili był bardzo mocno podjechany, rozgrzany, tak, kubełek był potrzebny, był przepalony, Piotr Jeleniewski tak stwierdził, że trzeba go ostro przepalić, no i nie pomylił się. I to zaowocowało. On był przygotowany rzeczywiście na ten pełny dystans. Myślisz, że starczyłoby mu sił faktycznie kondycyjnie, wytrwałby do końca, gdyby taka była potrzeba? Tak, tak. Ja zawsze tłumaczę moim zawodnikom, że do każdej rundy wychodzą jak do pierwszej i do każdej wychodzą jak do ostatniej, tak? Nie, był bardzo przygotowany, dobrze się przygotował, chociaż tak jak mówił, był chory. No i ta choroba trochę nam pokrzyżowała plany, no ale zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby na walkę był gotów. Taka walka, to co przede wszystkim satysfakcję sprawia po takim pojedynku jak ten właśnie na KSW 31. Sama ta akcja, że tak się wyuczył, że tak mógł zaatakować zwycięstwo. Co jest największą frajdą dla trenera po takim pojedynku? Na pewno zwycięstwo, bo wszyscy się cieszymy, jeśli nasz zawodnik wygrywa. Już nieważne, czy to będzie w płaszczyźnie, w parterze, czy to będzie w stójce, czy przez poddanie, czy przez KO. Ważne, że wygrywa, bo to jest najważniejsze, po to robimy i chcemy zwycięstwa. A dla mnie satysfakcja z tego, że uderzył taką kombinację, tą, którą się uczyliśmy, czyli jest pilnym uczniem, tak? I gdzieś tam chłonie tą wiedzę. Te pozostałe 3 kombinacje. To jakaś straszna tajemnica szykowana na kolejnych rywali? Czy troszeczkę może szczegółów zdradzić, co ewentualnie jeszcze miało być wykorzystane w tym pojedynku z Wallace'em Gracie'em? Na pewno zobaczycie te akcje przy następnych pojedynkach. Nie będę mówił, ja wolę czyn, nie słowa. Chciałbym, żeby je jeszcze bardziej doszlifować, jeszcze bardziej działać, żeby one szły po prostu z instynktu. On ma poczuć je, a nie robić coś na siłę i mam nadzieję, że będzie to robił tak, jak zrobił to w tej walce. Długo się uczyliście tej kombinacji? No tak jak Mariusz powiedział, męczyliśmy się od stycznia. I naprawdę, przykładaliśmy się na każdym treningu, dawaliśmy się 100%, czasami wiadomo, były gorsze dni, był bardziej zmęczony, było to, ale cały czas powtarzaliśmy, było lepiej, gorzej, mniejsze tempo, większe tempo, ale było to wpajane do głowy i musiało to zaskoczyć. No. Powiedz, bo teraz jesteśmy tutaj w S4 Anko Zapasy Warszawa. Troszkę inne okoliczności przyrody, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o to miejsce. Spotykaliśmy się w innym miejscu, teraz tutaj sobie mamy okazję porozmawiać. To nie jedyny zawodnik, z którym dalej współpracujecie i z którym tutaj się przygotowujecie. No właśnie, jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi chociażby o Kubę Kowalewicza, którego również zobaczymy całkiem niedługo w kolejnej walce. Jak jego postępy, jeśli chodzi o stójkę? Jak sam nas mamy taki team ludzi, którzy chcą się uczyć. Pragną tej wiedzy, chcą wygrywać. Tak jak powiedziałem, czasami to idzie lepiej, czasami to idzie gorzej. Każdy z nas ma różne cechy motoryczne i niektórzy muszą dłużej poświęcić czasu na nauczanie niektórych technik. Wiadomo, płaszczyzną Kuby jest judo, tak? Czyli parter, czyli jemu będzie trudniej się nauczyć tej stójki, ale tak jak mówię, no, nasi podopieczni chcą się uczyć, bo chcą wygrywać, także uczą się i to jest najważniejsze, zobaczycie efekt.
No nie, Mianczuk też się uczy, low kingów. Z tego co ja się mogłem przekonać. Może się jeszcze nauczyć? Może się jeszcze. Kopię bardzo mocno i kopię bardzo dobrze. Potwierdzam, kopię bardzo mocno, tak, to fakt. I całkiem nieźle mu to idzie. No nic, w każdym razie jeśli chodzi o niego, jego stójkę też pewnie trochę pracujecie, tym bardziej, że z tego co on mówi i z tego co mówił Piotr Jeleniewski, to będzie dalej walczył w UFC, no i kolejny pojedynek już jakoś tam niedługo może się mu przytrafić. No czekamy na decyzję kiedy, grzejemy się w blokach startowych, żeby zacząć te przygotowania konkretne pod konkretnego przeciwnika, tak. Kończąc już w takim razie, bo to rzeczywiście wydarzenie, na jakie jeszcze do niego nawiążę jeszcze raz. Mariusz Podzianowski, jak tam potem świętowaliście z nim? Trochę potem no nie było za bardzo okazji, żeby poświętować, bo zaraz nowe walki, kolejne wyzwania i nawet nie można było gdzieś usiąść i się chwilę nacieszyć tym, że nie musiał się specjalnie zmęczyć w pojedynku z takim rywalem. Chwilę na pewno poświętowaliśmy, małą chwilę w przyjacielskim gronie i wszyscy przeżywaliśmy to, świętowaliśmy, jesteśmy jednym wielkim teamem i to jest fajne, że wszyscy razem trenujemy, jesteśmy, trzymamy za siebie kciuki. To miejsce jak oceniasz, jeśli chodzi o miejsce do przygotowań? Super, fantastyczne warunki, ja mam swój ring, panowie mają klatkę, jest mata, jest wszystko to, co powinno być. To jeszcze tylko podpytam Cię, tak już kończąc, o Holesa Gracie'ego, bo to taki rywal, do którego przygotowywać zawodnika Tobie, jako trenerowi przede wszystkim od stójki, no i do którym spoczywa największa odpowiedzialność jednak, no bo skoro to jest zawodnik, który słynie teoretycznie z tego, że jest znakomitym parterowcem, no to czas nie walczy w stójce, tak się naturalnie wydaje. Jak pierwsza była informacja, jak się pojawiła, jak go zobaczyłeś, pomijając ten spektakularny knockout, który on zaliczył i tak sobie drepcząc jeszcze gdzieś tam padając gdzieś przy okazji, bo taka była jedna jego walka. Jak go oceniłeś? Jak tak na niego patrzyłeś, to co, ta lewa ręka, wydać było, że trzeba go nad tą lewą ręką przede wszystkim bić? Tak, bo jak się cofa, to opuszczał lewą rękę, a jeśli go postraszyło się, no to uciekał, po prostu cofał się do tyłu, opuszczając właśnie tą przednią rękę. Czyli co? Od razu poszliśmy, że tak się wyrażę, w waszym przypadku. Zobaczyliście, już wiedzieliście, jak ma walczyć Mariusz Podzianowski. Jak najbardziej. Tak to było. Wiedzieliśmy, jakie mamy robić kombinacje, wiemy, co mamy zrobić. Najważniejsze jest to, że Mariusz słuchał. Mariusz uczy, chce się uczyć i słucha nas w narożniku. On wie, że chcemy dla niego jak najlepiej, żeby po prostu wygrywał. Wiadomo, czasami zawodnikowi to nie wyjdzie, tak? Ale to nie my wychodzimy, tylko zawodnik do ringu. Tu w tych samych wszystko zagrało, tak jak miało zagrać. Powiedz mi, jak oglądałeś tego Gracie'ego, jak patrzyłeś na niego z tych rywali, których wcześniej miał Mariusz Podzianowski, kiedy go po raz pierwszy tak gdzieś tam miałeś okazję oceniać, to wydawało się, że to jest rzeczywiście bardzo trudny rywal, najtrudniejszy z tych, który do tej pory Mariusz dostał. Nie mówię o tej stójce, ale tak w ogóle o tym, co tam ci udało podpatrzeć. Na pewno był to trudny i wymagający rywal, tym bardziej, że wychodzi właśnie z płaszczyzny parterowej, gdzie no, Mariusz ma coraz lepszy ten parter, ale zawsze to jest parter. Tam nie daj Boże zostawić jakąś rękę na moment, wykręci, od razu jest jakaś dźwignia i można przerwać walkę. Ja nie patrzę na to, czy przeciwnik był najtrudniejszy jak do tej pory, czy nie. Każdy przeciwnik jest trudny, do każdego trzeba się skoncentrować. Każdy jest inny i do każdego trzeba być przygotowanym na 100%. Wiadomo, Mariusz może poprzednich rywali miał słabszych, ale sam miał również mniejsze doświadczenie w tym sporcie. Z walki na walkę coraz bardziej się rozwija i ci przeciwnicy będą coraz lepsi. I on również będzie coraz lepszy. Właśnie, niedługo Londyn, to tam też będzie walczył Mariusz, a potem... Kto wie, może w Londynie, no nieważne. W każdym razie może walka o mistrzowski pas już w Londynie, może nie, ale w każdym razie ona jest już gdzieś tam bardzo blisko. Już nikt teraz nie mówi, że nie. Nawet sam Mariusz już gdzieś tam mówił Karolowi Bedorfowi, że chciałby ten pas mu odebrać. Słuchaj, powiedz, bo ty oczywiście przygotowujesz się teraz Mariuszem, ale kiedyś tam, kiedy on zaczynał tą przygodę z MMA, ty pewnie obserwowałeś go jako kibic tego sportu. Myślałeś, że on tak daleko zajdzie, kiedy widzisz tego pierwsze pojedynki, myślałeś, że znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie walczył o mistrzowski pas no, największej polskiej i w Europie organizacji MMA? Jak to Mariusz? Mariusz jest sportowcem. Udowodnił to już w swojej dyscyplinie sportu, że jak się czegoś podejmuje, to robi to na maksa i na 100%. Tak? Tak samo w tej dyscyplinie. Skończył z ciężarami, zaczął być zawodnikiem MMA, chciał, żeby go uważano za takiego prawowitego zawodnika MMA, no i w końcu doczekał się, robi coraz lepsze walki i jak sobie wyznaczył cel, to będzie do niego dążył. Straszny uparciu i straszny tytan pracy po prostu. A tak zapytam cię, jako kibic wtedy, jak patrzyłeś. Myślałeś, że będzie kiedyś mógł w MMA aż tak wiele osiągnąć? Chciałem, żeby to zrobił, tak? Bo zawsze jego walki były emocjonujące. Super. Także wiadomo, na początku to było tak patrzone, patrzyliśmy na to, jak walczył z Marcinem. Boże, co to będzie? Strongman, Marcin i tak dalej. No ale gdzieś tam, tak jak mówię, z walki na walkę człowiek patrzył coraz większym zaangażowaniem, że
ten sportowiec robi coraz większe postępy, że chce tego się uczyć, chce to robić i mimo swoich sukcesów w innej całkiem dyscyplinie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest na tyle uparty, że chce dobrnąć do jak najwyższych laurów. Dobra, to w takim razie pewnie jeszcze będzie okazja spotkać się przed Londynem, więc sobie tam porozmawiamy, jak przygotowania i tak dalej. Życzymy Wam tych sukcesów, nie tylko jeśli chodzi o Mariusza, ale w ogóle, żeby tu zawodnicy dawali radę ze 4 Anko z zapasy Warszawa. No jeszcze raz gratuluję tej akcji. Złoty strzał. Proszę bardzo. To przejdzie do historii polskiego MMA. Robert Złotkowski, dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. Dzięki. Wytniecie ten... Nie. Nie, bo to do noga od Bokinga, no. Bo to do noga od Bokinga.